Dziękuję bardzo za tą możliwość tego spotkania, która jest dla mnie bardzo cenna, wyjątkowa. Jak tylko zobaczyłem na Facebooku, że powstała taka inicjatywa, od razu się zapaliłem, napisałem, że to jest bardzo potrzebne w Europie i dostałem od razu odpowiedź, żebym się skontaktował z Państwem. I w Szwecji mieszkam już prawie 20 lat, właściwie będzie w przyszłym roku dokładnie, przepraszam, 40 lat. I chcę powiedzieć kilka słów na temat tematów tabu w Szwecji z perspektywy po prostu osoby, która tam większą część życia faktycznie już spędziła ze swoją rodziną, wychowując dzieci i prowadząc swoją działalność od strony profesjonalnej w zupełnie innej dziedzinie, bo jestem z wykształcenia elektronikiem i zawsze się profesjonalnie zajmowałem tematyką dosyć specyficzną integralności systemów, które sterują czymś i nie wolno im się zepsuć, żeby nie spowodowały krzywdy komuś. To równolegle z tym cały czas oczywiście odczułem wielką odpowiedzialność za rodzinę, za wychowanie dzieci. I będąc katolikiem i osobą wierzącą i mając zawsze silne odczucie wielkiej wartości rodziny i staram się pomagać również innym w tym. I stwierdziłem oczywiście, że Szwecja jest bardzo ciekawym krajem. Od razu mnie uderzyło na samym początku, w latach 70., kiedy tam się znalazłem, pracując w Ericssonie, że to są ludzie rzeczywiście z bardzo silnymi tradycjami, nawykami chrześcijańskimi, jeśli chodzi o solidność pracy, uczciwość, poczucie odpowiedzialności, to było wręcz uderzające. Bardzo, bardzo skłonni do współpracy i bardzo otwarta forma komunikowania się we wszystkich sprawach, które wymagają jakichś rozwiązań. Później po takich rozmowach otwartych wybiera się jakąś drogę działania i wszyscy współpracują, nikt nie sabotuje. To jest coś wspaniałego z punktu widzenia profesjonalnego działania. Bo rzeczywiście Szwecja ma wielkie osiągnięcia w dziedzinie technologii rozmaitych i rzeczywiście ma duży wpływ na świat w tym względzie. Ale również właśnie w dziedzinie, powiedzmy, eksportu pewnych idei można zauważyć, że Szwecja ma ogromny wpływ. Jest wszędzie, w Narodach Zjednoczonych jest. No, miała swojego przecież przewodniczącego Narodów Zjednoczonych, osobę bardzo wierzącą, który próbował właśnie swoje przekonania również tam prezentować, swoje prace, co jest bardzo cenne. I od początku też starałem się znaleźć się w jakimś kontekście ekumenicznym. No, jak zauważyłem na samym początku w Ericssonie jakiś plakat idę na luz i taka wielka cyfra, jeden, zbliża się, co to może być, a tam pisze pod spodem Jezus, numer jeden Jezus. Przyjdź do nas i tam podane adresy. Okazało się, że grupa jakaś co tydzień w środy modli się po pracy. No, to dziwne dla mnie było, ale tam poszedłem i było kilkanaście osób, o których się wszyscy albo zielonoświątkowcy, albo z kościoła państwowego wtedy jeszcze, obecnie można powiedzieć luterański kościół, ale już nie nazywa go się państwowy, bo jest oddzielony. Natomiast ja byłem tam jedynym katolikiem i stwierdziłem, że w tych takich naszych spotkaniach modliliśmy się. Nawet było ciekawe, no modliliśmy się, żeby firma dobrze szła, prawda? Różne tematy były i za swoje tam sprawy prywatne. To było bardzo piękne i bardzo dobre porozumienie można było znaleźć właśnie w tym kontekście. To tak trochę tytułem wstępu. Teraz przejdę może do trochę uzupełniając może to, co Anna przede mną mówiła. Wspaniale, pięknie, o generalnie jak gdyby sytuacji sekularyzmu i sekularyzacji społeczeństwa, które nastąpiło ogromne. W tym czasie, co ja byłem, przemiany nastąpiły właśnie z mojego punktu widzenia bardzo niekorzystne dla powiedzmy życia religijnego. Mnóstwo ludzi straciło wiarę wokół mnie, mogłem to widzieć, wiele rodzin się rozpadło, ogromna plaga rozwodów, demoralizacja dzieci. Ja może poruszę takie tematy, które mi się wydają w porządku pewnym najbardziej charakterystyczne, które są tabu, na przykład aborcja. Aborcja jest tematem takim, że zawsze porusza wszystkich, ale jeśli ją sprowadzimy tylko do takiego intelektualnego, jak gdyby
rozmawiania, no to się okazuje, że nie ma sprawy, to tam jakaś grupka komórek, co to jest tu w zasadzie nic i to się dzieciom wpaja, prawda? No w szkole można, w zwykłej szkole jest pielęgniarka i ona daje tam dziewczynkom pastylki antykoncepcyjne i jak zajrzę w ciążę, to nawet rodzice nie mają prawa wiedzieć. Może być aborcja, może być rzeczywiście mechaniczna albo jakaś chemiczna. I to jakoby istnieje w powszechnej świadomości jako nic ważnego, tak jak pójść do dentysty, no nie wiem, albo w ogóle do fryzjera sobie fryzurę zmienić. I nie da się z tym nic zrobić w zasadzie, zauważyłem, o ile się nie weźmie środki drastyczne. Ja dopiero jak stałem się, przyznam się, dopiero jak miałem czasu więcej, bo przyszedłem na emeryturę w zeszłym roku po 67 lat. Przyszedł moment, że się na to zdecydowałem, chociaż bardzo lubiłem swoją pracę i nadal uważam, że jest kapitalna, ale się tym nie zajmuję, właśnie zwróciłem uwagę na sprawy ludzkie. I na tym właśnie tle, kiedy się wychodzi z taką pikietą, prawda, są banderole, gdzie są przerażające, bardzo poruszające zdjęcia no, abortowanych ludzi, malutkich, robi to wrażenie na ludziach, na każdym. To zostaje w pamięci i to daje też okazję do bardzo ciekawych rozmów. Czasem podchodzi młody człowiek, mówi, wy naprawdę jesteście przeciw aborcji? Ja mówię, tak, jesteśmy przeciw. No ale przecież jak jest gwałt, prawda, no to przecież chyba rozumiecie, że musi być aborcja. Ja mówię, no ale zastanów się. Jest sprawca, prawda, no to jest kryminalna sprawa, powinien być karany. Jest ofiara aborcji, kobieta, która po prostu jest nieszczęśliwą. To dotknęło i to jest straszna trauma. I jest poczęte dziecko, które po prostu jest kompletnie niewinną osobą ludzką. Mówię. I teraz tak, popatrzmy. Sprawca czasem ucieknie bez żadnych skutków. Albo nawet jak go ktoś tam gdzieś złapie i zapoda, sprawę można umorzyć. A nawet jak dostanie karę, to niewielką. Widzieliśmy nawet, co się działo niedawno w związku z wielką falą napływu nowych ludzi z innych kultur. No po prostu nawet nikt ich nie ścigał. Natomiast kto dostaje karę śmierci? No to niewinne dziecko, akurat kompletnie niewinna osoba. I on mówi, wiesz, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem. To jest ciekawe, muszę o tym pomyśleć. No i sobie odchodzi. Inni widząc to krzyczą na przykład. No to się zwijamy, jak to się agresywnie zachowuje. Co się... Mówię o czym? Że trzeba zająć osobiście aktywną postawę i rzeczywiście starać się pomóc w tej sprawie. I to nie kosztuje zbyt wiele, można zmarznąć czasem, jak był papież teraz, Franciszek przed areną w Malmę, 7 godzin staliśmy, cały czas deszcz padał, policja zachowała się bardzo do nas w porządku, a nawet jak już ludzie przeszli tam, weszli na te występy, to policjanci się zjawili, myśmy akurat weszli trochę się ukryć, żeby rozgrzać się, oni widzieli nas, nikogo nie było. Zobaczyło, że ich nikogo nie ma i zaczęli fotografować naszą wystawę, może żeby kolegom pokazać, nie wiem, ale to było takie ciekawe, że nie odważyli się przy innych, bo to nie byłoby politycznie poprawne, że policjanci fotografują temat tej wystawy. I no, tym działania daje fantastyczną okazję do ekumenizmu. Dlaczego? No tradycyjnie katolicy nie byli popularni w Szwecji, bym powiedział. Nawet było dużo jakichś takich no, negatywnych zachowań, bo to jest po prostu pewna tradycja historyczna, która pewne piętno wywarła. Zresztą z obu stron, tak pomyślimy, gdzie katolicy znowu byli bardzo nietolerancyjni do innych wyznań, to też miało to miejsce, no, powiedzmy, w zeszłym stuleciu, na początku i później. To jednak na tym punkcie tego spotkania to jest bardzo dobry temat. Drugie dalsze dwa tematy, które już będę kończył, widzę, czas ucieka, to jest odbieranie dzieci siłą, prawda? No temat w Polsce znany, tak jak i uborcja jest tematem znanym w Szwecji, nie jest otwartym tematem. Tak samo porywanie dzieci. Zdarzało się, że jakiś dziennikarz, nawet polski Zaręba, właśnie napisał o tym, że chłopiec porwany umarł, bo tam miał epilepsję, a ci nowi rodzice kompletnie nie mieli pojęcia, nawet byli właśnie alkoholikami, nie byli w stanie o tym dziecku zadać, ten chłopiec umarł. Wielki szum, ale potem cisza i nic więcej na ten temat, nic więcej. Na szczęście, mam czas, jak już emeryt, wciągnąłem się właśnie w taką sieć wolontariuszy i
na tym tle poznałem bardzo ciekawą metodę działania, którą chciałbym zaproponować. Pisanie jakichś artykułów w mediach to przechodzi bez niezauważone i nic się nie zmienia, system się nie zmienia. Natomiast organizacja, która się nazywa, proszę, Scureto Credvisa, po angielsku Law and Justice, po polsku Prawo i Sprawiedliwość, dziwnym zbiegiem okoliczności, jest to organizacja międzynarodowa, ale działa w sposób nieformalny. Nie bierze żadnych dotacji od nikogo, właśnie tylko od wolontariuszy, żeby nie uzależniać się od nikogo. I co robi? Ta organizacja przez wiele lat, współpracując z najlepszymi sędziami, adwokatami, psychologami, lekarzami, zbiera materiały. Wiele razy wykrywa w sądach, dzieci są oddawane z powrotem przez wykazywanie, gdzie urzędnicy sami łamią prawo. Mało tego, w tych dniach niedawno zostały złożone pełen wniosek do Trybunału Praw Człowieka i będzie to znana sprawa na pewno z mediów, na pewno wszyscy oni usłyszą więcej, ale jest wspaniale udowodnione, są świadkowie żyjący, to jest metoda działania, która może zmienić. Rząd szwedzki się trochę wystraszył, bo był cały czas informowany, nie reagowali na to, ale ci nasi, co tam działają, zostawiają często im. Tu protestujemy, tam protestujemy, żadnego zrywu. Nagle słyszą, coś się dzieje w Brukseli, o, przerazili się i próbują coś zrobić. Powiedzieli, no to przepisujemy prawo i przesyłają do nas projekty zmian poszczególnych paragrafów. To są skandaliczne. Jaką władzę zdaje się urzędniczce, to jest nie do pomyślenia. Ona może przekreślić wyrok Sądu Najwyższego i powiedzieć, ja te dzieci zatrzymuję, jedzie z policją i zabiera. No w głowie się nie mieści, nie uwierzylibyście państwo, ale tak to działa. Teraz mówią, przepisujemy prawo. My chcemy więcej. Samo przepisanie prawa określenia nie wystarcza, ale tą metodą, chcę to podkreślić, jesteśmy skuteczni, kiedy naprawdę używamy profesjonalistów, żeby zrobić z tego proces sądowy i wtedy dopiero można uzyskać efekt. Może tym zakończę. Dziękuję.